Cześć, wiem, na początku chcę coś powiedzieć. Wiem, że ostatnio był haul, ale w weekend byłam. Weekend? Albo w piątek. Byłam na zakupach kupić szybko jedną rzecz, kupiłam więcej. Plus przyszły mi te espadrille i jeszcze jedne, które zamówiłam, więc pomyślałam, że znowu wam pokażę co i przy okazji dajcie mi. Sorry. Tylko ogarnę tu. Przy okazji dajcie mi znać, co sądzicie o takim pomyśle, żebym robiła takie mniejsze hole raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Oczywiście nie będzie to cały czas, tylko po prostu wiecie, teraz wchodzi ta nowa letnia kolekcja, plus zaczęło się robić cieplej, więc ja też chciałabym troszeczkę odświeżyć swoją szafę. Więc co myślicie o tym, żeby robić takie hole raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, ale dużo mniejsze niż taki jeden duży raz w miesiącu? Moim zdaniem lepsze są takie filmy, dlatego że po pierwsze nie siedzicie aż tyle nad jednym filmem, po drugie macie pewność, że te rzeczy są jeszcze dostępne. A jak nagrywam z całego miesiąca, no to co było na początku miesiąca już może się wyprzedały i już tego nie będzie, więc dajcie znać w komentarzach. A my zaczynamy. Zaczynamy może najpierw od tych espadrilli, co? Kupiłam 4 pary i na pewno coś muszę zwrócić, bo to jest za dużo. I ostatnio właśnie w tamtym sezonie zakochałam się w jednych espadrillach z Aldo. I tak mi się dobrze w nich chodzi, bo one z jednej strony są bardziej eleganckie, ale jednak znowu są mega wygodne i takie bardziej casualowe, więc zaszalałam. Najpierw, te espadrille znalazłam na stronie e-obuwie, chyba e-obuwie? Oni mają sklep teraz w Magnolii? Ta marka, która ma teraz sklep w Magnolii. I byłam je przymierzyć na żywo, ale okazało się, że rozmiar 38, który noszę na co dzień, jest za mały. Chciałam 39, ale nie było, więc znalazłam je na Zalando. I to są espadrille marki Ralph Lauren. Nie, to jest Ralph Lauren, pewnie jest jakaś tańsza wersja tej marki. I one kosztowały, słuchajcie, zapłaciłam za nie 500 zł. I teraz wiem, że może to jest dużo, ale słuchajcie, one wyglądają cudownie, one wyglądają na dużo droższe niż są naprawdę. Zobaczcie. I to jest, jeżeli dobrze się orientuję, to jest skóra. Tak, na wierzchu jest skóra i one wyglądają w ten sposób. I teraz nie pokazywałam ich jeszcze Alanowi, więc nie wiem jak on się wypowie, co on o nich powie. I zobaczymy, bo oczywiście potrzebuję kogoś, kto mi pomoże wybrać, którą mam zostawić, którą mam oddać. I zastanawiam się nad nimi, dlatego że ten rozmiar 39 jest dobry, ale wydaje mi się, że już moja stopa wygląda w nich dosyć masywnie. Ja raczej no, mam 1,61 m i mam rozmiar stopy 38, więc to nie jest aż tak mało. Chociaż w sumie znowu standardowo, ale okej. I w niektórych butach właśnie moja stopa wygląda dosyć dużo. Ja ostatnio naprawdę mam jakiś problem. Moja stopa wygląda na dosyć sporą, więc muszę się zastanowić. Ale one same w sobie są bardzo ładnie zrobione, wyglądają cudownie na stopie i moim zdaniem wyglądają drożej niż są naprawdę. Jeżeli słyszycie jakieś maskanie, to pluszak, maltańczyk stwierdził, że będzie jeść marchewkę w tym momencie. Drugie espadrille, to już wam pokazywałam na vlogu i to są espadrille marki Vidoretta. I one są już zrobione w Hiszpanii. Już wam pokażę, jak one wyglądają. One już są właśnie różowe i wyglądają tak. Stopa też bardzo ładnie w nich wygląda, chociaż jak widzicie, one są tutaj dosyć szerokie, więc muszę ubrać, ale mierzyłam je i wydawało mi się, że wyglądają dobrze i faktycznie wyglądają bardzo ładnie już do sukienek, do spódnic, bo mam espadrille, ale mam czarne, więc chciałam coś w innym kolorze i tu już zamówiłam rozmiar 38 i tu już są ok, więc tutaj zamawiacie swój rozmiar, w przypadku tych wcześniejszych rozmiar większy. Chociaż w ogóle szkoda, że na Zalando nie jest podana rozmiarówka w centymetrach, bo jest tylko napisane rozmiar, ewentualnie czasami jest napisane tam uwaga, rozmiarówka tam zaniżona czy tam zawyżona. Plus zawsze czytam opinie, co piszą w opiniach właśnie, jeżeli ktoś tam skomentował już coś. Więc tak wyglądają te espadrille. One z zewnątrz mają skórę, ale to jest taka bardziej zamszowa skóra. No i od środka wyglądają w ten sposób, też bardzo ładne. Więc piszcie mi, co wy o tym sądzicie. Ja poczekam, co wy mi napiszecie, bo tak samo dobrze mi doraziłyście z tą sukienką, bo pytałam się was właśnie na Instastory, którą zostawić, tą czy tą czerwoną, jeżeli nie widziałyście całego
unboxingu z Alanem z Zalando, to tutaj Was odsyłam. I tam mówiłam, że odeślę tą czarną, a tą czerwoną zostawię. Ostatecznie zrobiłam na odwrót. Zostawiłam tą czarną i tą czerwoną odesłałam i jestem mega zadowolona. Dalej, Stradivarius. I tutaj znowu kupiłam espadrylę, bo właśnie na początku pokazujemy espadrylę. Pokazywałam Wam je we vlogu już i na Instastory. Za nimi chodziłam, no z miesiąc. Za pierwszym razem, jak je zobaczyłam, zakochałam się, stwierdziłam, że biorę. Ubrałam je na stopę, ale on mnie wyśmiał, że wyglądam jak wielka stopa. Odłożyłam. Za każdym razem, jak byłam w Stradivariusie, patrzyłam, czy jest mój rozmiar, mierzyłam. Ale zawsze mi powtarzał, nie bierz, bo wygląda ją na bardzo masywne. Ostatecznie nie wytrzymałam, wkurzyłam się i kupiłam dwie pary, bo to jest tak piękna czerwień, to jest taka prawdziwa czerwień, odrobinkę zmieszana z różem. Cudownie wyglądają na stopach. A tu jest właśnie już taki typowy beż, czyli też do sukienek, do spódnic, już takiego coś do czegoś bardziej delikatnego, ale też na co dzień do jeansów wyglądają cudownie, naprawdę. One są tak śliczne i nie interesuje mnie to już w tym momencie, że moja stopa będzie wyglądała na dużą. I właśnie zastanawiam się, które oddać, bo nie chcę oddawać tych, bo one są, no, tak naprawdę wszystkie mam w innym kolorze, nie? Więc tak jakby wszystko mi jest potrzebne. Oprócz tych z Larfa, bo... Larfa? Oprócz tych z Ralfa Laurena, no bo są czarne, a mam z Aldo już czarne. Więc tak nie wiem, co mam zrobić, więc możecie mi napisać, doradźcie mi proszę, co mam zrobić, bo nie wiem. Dobra, jeżeli jesteśmy już przy dodatkach, to idźmy dalej, czyli te kolczyki. Ostatnio, jak zauważyliście, zaczęłam nosić kolczyki i kupiłam sobie taki zestaw kolczyków. Szczególnie kupiłam je dla tych i dla tych tutaj serduszek. One były właśnie też w Stradivariusie za 30 zł, więc uważam, że za 4 pary 30 zł to naprawdę nie jest dużo. W ogóle byłam w szoku, bo myślałam, że będą kosztowały 40-50 zł, więc od razu wzięłam. I te kolczyki już miałam na uszach i naprawdę wyglądają bardzo fajnie. Myślałam, że będą za duże, ale jak widzicie, nie, one wyglądają świetnie do związanej kitki wysoko, więc wzięłam sobie te. No i tu właśnie, jak widzicie, jeszcze są serduszka, są takie duże, złote koła i tu macie jeszcze koła srebrne, ale takie już szersze. Więc to są te, to jest ten cały zestaw. I ostatnio zaczęłam też chodzić do takiego sklepu, który nazywa się Sfera, bo tam mają naprawdę bardzo fajne kolczyki i jakieś tam bardziej dodatki. Z ubrań jeszcze nic nie wybrałam i słuchajcie, zobaczcie, jaki znalazłam świetny pasek. On wygląda, już go zapnę, on będzie ślicznie wyglądał właśnie do jakichś takich na przykład sukienek koszulowych czy czegoś, gdzie potrzebuję zapiąć pasek, użyć paska. Nie, to przesadziłam. I do spodni on się nie nadaje, bo jest za gruby, ale zobaczcie. I on wygląda w ogóle drogo, a słuchajcie, zapłaciłam za niego 40 zł. Więc wydaje mi się, że bardzo fajny deal. Chciałam jeszcze jeden pasek, bo tam był jeszcze jeden, który bardzo mi się podobał, ale niestety nie było mojego rozmiaru, bo ten jest w rozmiarze 75, a tamte właśnie były takie dużo mniejsze, no i nie, dużo większe i niestety nie mogłam go kupić, bo był właśnie idealny do jeansów, a to jest właśnie bardziej do takich sukienek. Może nie do tej, chociaż jakby to wyglądało z tą sukienką. Nie tak źle. Chociaż do tej mam taki cienki paseczek z H&M-u. Ale właśnie mam to. I znowu też kolczyki. I już Wam pokazuję, jak wyglądają. I to są... ładne. Zapomniałam właśnie, które kupiłam. One kosztowały, słuchajcie, 7 zł. I to są też złote kolczyki. Ale one nie są już takie typowo okrągłe. O, tylko jak widzicie, one wyglądają tak. Czyli są takie bardziej kwadratowe. Chodzi mi o wykończenie końców. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Więc one zdecydowanie wyglądają na droższe niż są. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o dodatki. To teraz jak już byliśmy przy Stradivariusie, to skończmy tego Stradivariusa już do końca. Bo znalazłam spodnie. I znowu, ja w ogóle te hole w tym roku powinnam nazwać try and haul. Całkowicie coś innego niż się spodziewacie. Bo jak widzicie, troszeczkę zmienia mi się styl na taki bardziej, może to już to, że jestem stara. W tym roku już wybije mi ćwierć wiecze i stwierdzam, kurczę, chyba wypadałoby wyglądać teraz jak kobieta, nie jak dziecko. Więc oczywiście dalej chodzę w leggingsach i tak dalej, ale czasami. I to są, słuchajcie, spodnie ze Stradivariusa. Mam je w rozmiarze XS, kosztowały 7 dyszek. Bardzo mi się podobają, jak wyglądają z tymi espadrylami czerwonymi, bo właśnie do nich mierzyłam, albo do Vansów. Bo to mają być takie spodnie, kiedy jest ciepło, kiedy nie chcę pokazywać nóg,
i kiedy mam ochotę, żeby było mi wygodnie. Więc właśnie takie wybrałam, one są też z wysokim stanem, więc do crop topów, czy właśnie żeby ubrać jakąś taką obcisłą koszulkę i na to te spodnie i do tego wansy, jakieś fajne kolczyki, wysoka kitka i coś takiego bardziej tutaj czuję w tych spodniach. Napiszcie mi, jak w nich wyglądam, bo tak jak wiecie, pierwszy raz w ogóle mam takie spodnie. No oczywiście nogi będą w nich wyglądały grubo, chyba że macie nogi mega, mega, mega szczupłe, no to wtedy może one będą wyglądały normalnie. Ja raczej mam dosyć masywne, więc... Ale wydaje mi się być bardzo wygodne, więc skusiłam się. Nie idzie mi dzisiaj mówienie, ewidentnie. Plus szukałam właśnie jakichś takich cienkich, luźnych spodni. Przeglądałam właśnie ostatnio nową kolekcję Zary i znalazłam tą sukienkę i ona, znowu, kompletnie nie mój styl. Ona mi się mega podoba, tylko trochę mnie boli ten kolor. Jakby ona miała niebieskie paski i była bardziej żywa, to po prostu to byłby ideał. W tym momencie ona ma trochę... Ona trochę wygląda jak taki więzienny pasiak, ale sam krój tej sukienki jest tak cudowny i sylwetka wygląda tak ładnie i ona jest dłuższa, ale znowu z przodu jest trochę krótsza, więc do espadrilli też będzie wyglądała pięknie, że musiałam ją wziąć. Ona kosztuje 140 zł i mam ją w rozmiarze XS. No i same zobaczcie, jak ona wygląda na sylwetce. To chyba no nie muszę mówić, bo jest tak. Jest Hiszpanka, to ja uwielbiam, szczególnie latem. Jest mocna taka jakby guma w pasie, więc nawet jeżeli coś tam zjecie, to to was i nie będzie widać, że coś zjadłyście. Plus właśnie na tej sukience jest takie rozcięcie, gdzie będzie widać wam nogę, jak będziecie iść i będzie tak cudnie. Więc zdecydowałam się właśnie na tą sukienkę. I ostatnia rzecz to Reserved. Jak wiecie, moja walka z szukaniem spódnicy różowej, rozkloszowanej dalej trwa. Znalazłam jedyną spódnicę, która nie do końca mi jeszcze pasuje. Nie mierzyłam jeszcze jej, jak wygląda z wansami, bo ja przede wszystkim chcę ją nosić z wansami, więc muszę zobaczyć. I to jest właśnie spódnica z Reserved. Mam ją w rozmiarze 34, kosztowała 69 zł. I to, co mi nie pasuje, to tutaj te frędzelki na górze. I zastanawiam się, czy albo po prostu to wyciąć, albo po prostu za każdym razem będę to chować, co może być trochę uporczywe. No ale zobaczymy. I ona jest właśnie plisowana, ale też to nie są takie idealne plisy, ale ja się tak uparłam, że musiałam coś kupić. Przymierzę, po prostu wiem, jak wygląda do wansów i zobaczę, czy pasuje mi, czy muszę szukać dalej. Patrzyłam w Reserved i nie ma tych, które bym chciała. W Hausie wszystko jest wyprzedane, no po prostu... Widziałam jeszcze na innych stronach internetowych, ale one znowu już były za długie, bo też nie chcę jakieś bardzo, bardzo długie, chciałam tak do kolan, troszeczkę za kolana, więc... problemy bardzo istotne w moim życiu. I jako, że tego naprawdę nie ma dużo, to pomyślałam, że jeszcze pokażę wam szybko, co kupiłam w Sephorze, bo byłam u Asi i zrobiłam shopping, więc tak. Kupiłam w końcu to, co właśnie wam pokazywałam w tym filmie Wishlista Anti-Haul, czyli Smashbox Soul, czyli Coconut Primer Water. Pięknie pachnie, użyłam dopiero raz. I ten spray nie jest taki rewelacyjny, bo czasami wylądowało na mnie parę kropli takich konkretnych, co nie do końca mi się podoba, ale będę używać dalej, zobaczymy. Więc na razie to. Tak jak też mówiłam w tamtym filmie, kupiłam Pixie Glow Tonic i właśnie w sklepie był tylko ten mini rozmiar, więc wzięłam ten mini rozmiar, żeby chociaż przetestować. To jest tonik z 5% kwasem glikolowym. Zobaczymy, jak się sprawdzi, jestem ciekawa, więc wzięłam to. Oczywiście nowa kolekcja Marc Jacobs, którą wam pokazywałam, i skusiłam się na ten bronzer, który nazywa się Omega Bronze. Kropka. I to jest właśnie bronzer, który wygląda, już wam pokazuję, w ogóle opakowanie piękne. On wygląda w środku tak. I on jest, słuchajcie, trochę ciepły. On teraz nie wygląda ciepły, ale jak ja go nałożyłam na twarz, mam go dzisiaj, ale niewielką ilość, no to trochę ciepły jest, muszę uważać, żeby nie przesadzić. Ale myślę, że się dogadamy. Mówiłam wam właśnie też w tamtym filmie, że chcę kupić paletę z cieniami, ale jednak mój rozsądek wygrał i stwierdziłam, że nie, bo i tak muszę sprzedać trochę tych palet, które mam i których nie używam, bo nie mogę. Mój rozsądek po prostu krzyczy. I kupiłam jeszcze z Believe Hungarian Water Essence. I to jest właśnie taka esencja z tej serii, którą ja bardzo lubię, czyli tej Aqua Bomb. I ona wygląda... Co tu się stało?
Aha, bo to ma taki, dobra, zaślepkę taką. I to wygląda tak. I tego chcę właśnie stosować bardziej jako serum niż jako esencję. Więc zobaczymy. Bardzo lubię krem, bardzo lubię krem do twarzy, bardzo lubię krem pod oczy, więc zdecydowałam się też na to. I kupiłam jeszcze ten błyszcz, który też jest mega popularny. To jest marka Sephora Outrageous Effect Volume Plump Effect. I mam numerze 01, to jest przezroczysty, mam go dzisiaj na ustach i faktycznie dosyć mocno piecze. Więc jeśli nie lubicie takich pompujących produktów do ust, to na pewno nie, bo on dosyć mocno piecze. A siadała mi jeszcze próbkę z YSL podkładu tusz Eclat, ale Glow, więc jestem mega ciekawa, bo patrzyłam na ręce i on naprawdę ma bardzo ciekawą konsystencję, więc w wolnej chwili muszę go przetestować i zobaczymy, czy mi się spodoba, czy nie. Moi drodzy, to jest wszystko. Jak widzicie, trochę udało mi się kupić w tym tygodniu. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Ale regularnie robię wyprzedaże na Instagramie, więc wiecie, wymieniam stare na nowe. Jeżeli tam mnie nie obserwujecie, to oczywiście gorąco zachęcam. Dajcie znać, czy wy coś fajnego wyhaczyłyście, czy coś z tego wam się spodoba i po to polecicie. Wiem, że opakujecie swój portfel w komentarzach pod ostatnim filmem, więc wybaczcie. Ale w sumie nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Mam nadzieję, że przynajmniej te rzeczy będą wam się dobrze nosić. O! Dobra, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Oczywiście widzimy się już bardzo niedługo w nowym filmie. A teraz życzę wam udanego dnia i widzimy się niedługo. To już wcześniej powiedziałam, to już wiecie. Dobra, to pa!